W części trzynastego rozdziału Księgi Apokalipsy zapoznaliśmy się z wizją Jana o bestii wychodzącej z morza, będącej zlepkiem pantery, niedźwiedzia i lwa, mającej siedem głów z bluźnierczymi imionami i dziesięć rogów uwieńczonych diademami. Otrzymała od smoka władzę i moc na okres 42 miesięcy, bluźniła Bogu i niszczyła jego lud. Pamiętamy, że jedna z głów bestii została śmiertelnie raniona, ale przeżyła i świat pełen podziwu oddał jej cześć. Rozszyfrowaliśmy znaczenie symboli zawartych w tym proroctwie, porównaliśmy z historią chrześcijaństwa i doszliśmy do wniosku, że chodzi tu o rzymskie papiestwo w okresie swojej supremacji od 538 do 1798 roku. W drugiej części XIII rozdziału Apokalipsy prorok zobaczył inne zwierzę i przepowiedział, że odegra ono czołową rolę w historii przed powrotem pana Jezusa. Czytam jedenasty werset XIII rozdziału księgi Apokalipsy. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi. Miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. W starotestamentalnej księdze Daniela, mocarstwa rządzące światem zostały przedstawione jako drapieżne bestie, wyłoniły się z morza wzburzonego przez cztery wiatry niebios. Biblia wyjaśnia, że morza są symbolem ludów i narodów, a wiatry oznaczają wojny i walki. Interpretacje proroc biblijnych znajdziecie w wydruku dzisiejszego materiału. Zwierzę wychodzące z ziemi wygląda inaczej niż bestia z morza i pojawiło się w inny sposób. Fakt, że wyszło z ziemi, znaczy, że zamiast obalać inne mocarstwa, by samemu istnieć, potęga ta miała pojawić się na terytorium niezamieszkanym i stopniowo wzrastać w siłę. Nie mogła powstać wśród walczących z sobą narodów Starego Świata, przedstawionych w proctwach jako wzburzone morze ludów i narodów. W 1798 roku, kiedy bestia z morza została śmiertelnie zraniona i skończył się czas jej 1260-letniej supremacji, jedynym takim terytorium był kontynent Zachodni. Jaki naród Nowego Świata w 1798 roku, kiedy osłabła moc rzymskiego papieństwa, rósł w siłę i zwrócił na siebie powszechną uwagę. Stany Zjednoczone Ameryki. Jan widział zwierzę wychodzące z ziemi na podobieństwo wschodzącej rośliny. Prorok użył tu greckiego słowa anabajno. Które m.in. określa ruch wzrastania roślin, wschodzić, wyrastać. Często mówcy i historycy nieświadomie powtarzali myśli i słowa Proroka, kiedy opisywali powstanie i rozwój Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Amerykański pisarz Townsend, opisując powstanie Stanów Zjednoczonych, pisze, o tajemnicy ich wyjścia z Pustkowia. Podaje, że z niewidocznego nasienia wyrośliśmy na potężne państwo. Dziennik The Dublin Nation w 1850 roku pisał o Stanach Zjednoczonych jako o cudownym państwie, które wyłoniło się i pośród milczącej ziemi codziennie pomnażało swoją potęgę i dumę. Edward Ewert. W przemówieniu wygłoszonym 22 grudnia 1824 roku w Plymouth w stanie Massachusetts o pielgrzymach, protoplastach narodu amerykańskiego, powiedział, czy szukali jakiegoś opuszczonego miejsca, bezpiecznego z powodu swego oddalenia, gdzie mały zbór z Leyden mógłby cieszyć się wolnością sumienia? Spójrzcie na ogromne przestrzenie, nad którymi w pokojowym podboju wznieśli sztandar krzyża. Jan zapisał, że zwierzę miało dwa rogi podobne do baranich. W języku proroczym rogi oznaczają moc, siłę, władzę. Jakie dwie cechy stały się podstawą potęgi Stanów Zjednoczonych? Pielgrzymi którzy pierwsi kolonizowali Amerykę, by znaleźć tam schronienie przed uciskiem królów i nietolerancją Kościoła, byli zdecydowani stworzyć rząd oparty na dwóch fundamentalnych zasadach wolności obywatelskiej i tolerancji religijnej. Zawarli je w Deklaracji Niepodległości, która zawiera tę wielką prawdę. Że wszyscy ludzie stworzeni są na równymi i wszyscy obdarzeni są niezaprzeczalnym prawem do życia, wolności i szczęścia. Konstytucja Stanów Zjednoczonych zagwarantowała narodowi prawo do samorządu pod warunkiem, że wybrani w powszechnym głosowaniu przedstawiciele będą ustanawiali prawa i dbali o ich wykonanie. Zapewniono wolność religijną, by każdy mógł czcić Boga zgodnie z własnym sumieniem. Republikanizm i protestantyzm stały się fundamentalnymi zasadami narodu, i to właśnie one przedstawione w proctwie jako dwa rogi podobne do baranich, są źródłem jego siły oraz dobrobytu. W tym kraju szukały schronienia. Miliony uciskanych z chrześcijańskiej Europy. Tłumy przybywały do wybrzeży Stanów Zjednoczonych, a kraj ten urósł do światowej potęgi. W Biblii baranek kojarzy się z Chrystusem. Rogi podobne do baranich wskazują więc na niewinność i łagodność zwierzęcia, czyli Stanów Zjednoczonych. Zwierzę ziemi mające dwa rogi podobne do baranich. Czyli kierujące się wolnością osobistą i religijną, republikanizmem i protestantyzmem, jednak mówi jak smok. Rogi podobne do baranich i głos Smoka, cechujące to zwierzę, wskazują na sprzeczność między deklaracjami a czynami Stanów Zjednoczonych. Prok zapisał, że mówiło jak smok. Jak zinterpretować ten fragment proroctwa? Czym jest mowa w proroczej symbolice? Mową narodu są postanowienia władz ustawodawczych i sądowych, władze Stanów Zjednoczonych zadadzą kłam zasadom wolności i tolerancji, jakie wcześniej uznały za podwaliny swej polityki państwowej. Przepowiednia, że zwierzę mówi jak smok, wskazuje na to, że w Stanach Zjednoczonych nastąpi rozwój nietolerancji religijnej i ograniczenia wolności osobistej, zwierzę z rogami podobnymi do Baranich z początku pozornie niewinne i łagodne w końcu przemówi jak smok. Czytamy 12 rozdział 13. Przepraszam 12 werset 13 rozdziału Apokalipsy. A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że Ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. Co miał na myśli prorok, gdy zapisał, że zwierzę z Ziemi wykonuje wszelką władzę bestii z morza? Bestią z morza jest papieństwo w okresie swojej supremacji od 538 do 1798 roku, czyli w proroczym czasie 1260 dni lat. W tym czasie papieństwo zdobyło hegemonię w Kościele, podporządkowało sobie władze świeckie i wykorzystywało je do zwalczania innowierstwa. Podobnie w przyszłości, w Stanach Zjednoczonych, dojdzie do nietolerancji religijnej. Rząd amerykański zacznie postępować tak, jak postępowało papieństwo. Posunięcia Stanów Zjednoczonych, ograniczające tolerancję religijną i prowadzące do prześladowań, staną się jawne czyli tak, jak napisał prorok będą wykonywane na oczach bestii. Wypowiedź, że zwierzę ziemi sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, przepowiada użycie przez rząd amerykański swej władzy w celu ustanowienia przepisów, których przestrzeganie będzie równoznaczne z oddawaniem czci papiestwu. Takie postępowanie... Będzie sprzeczne z zasadami tego rządu, z ideą wolności, z postanowieniami Deklaracji Niepodległości i Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Założyciele narodu słusznie starali się nie dopuścić do używania przez Kościół autorytetu władzy świeckiej, bowiem wiedzieli, że skutkiem tego będzie nietolerancja i prześladowanie. Konstytucja Stanów Zjednoczonych zapewnia, że Kongres nie ustanowi żadnego prawa dotyczącego wprowadzenia jakiejkolwiek religii lub zabraniającego praktyk z nią związanych, i że przynależność do określonego wyznania nigdy nie będzie decydowała o objęciu jakiegokolwiek publicznego stanowiska w Stanach Zjednoczonych. Tylko na drodze pogwałcenia tych praw, strzegących wolności narodu. Władze mogą wymusić przestrzeganie nakazów religijnych, ale niekonsekwencję takiego postępowania objawia proroctwo. Zwierzę z rogami podobnymi do baranich przemówi jak smok. Kiedy to się stanie? Janowi nie podano żadnej daty spełnienia się proroczej zapowiedzi, ale dana została wskazówka, że stanie się to wtedy, kiedy śmiertelna rana bestii z morza będzie wygojona. Inaczej mówiąc, proroctwo wypełni się, gdy papiestwo odzyska przywileje, które utraciło, gdy w 1798 roku zostało śmiertelnie ranione. Stanie się znowu religią panującą, odzyska władzę i prestiż, dojdzie do sojuszu tronu i ołtarza, a wolność sumienia zostanie ograniczona. Przeczytajmy teraz sobie wersety 13 i 14: I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi, i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda. Jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców Ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. Prorokowi objawiono, że zwierzę, które wyrosło z ziemi, będzie czynić cuda, nawet ogień z nieba będzie spuszczać na Ziemię. W czasach biblijnych, kiedy Pismo Święte nie było skompletowane, a objawienie Boże w pełni spisane, cuda w większości wypadków były znakiem Bożym. W Księdze Wyjścia czytamy, że Mojżesz w imieniu Boga dokonywał cudów, aby faraon wypuścił Izrael z niewoli, a Egipcjanie odrzucili swoją bałwochwalczą religię. W Pierwszej Księdze Królewskiej czytamy, że podczas panowania króla Achaba na górze Karmel, na oczach zgromadzonych Izraelitów, w odpowiedzi na modlitwę proka Eliasza, spadł z nieba ogień, aby przekonać Izraelitów, że nie Baal, lecz Jahwe jest Bogiem. Apostoł Paweł w drugim rozdziale listu do Hebrajczyków zapisał, że za dni Chrystusa i apostołów działy się liczne cuda aby potwierdzić wiarygodność Ewangelii i boskie posłanictwo Jezusa. Kiedy kanon ksiąg Biblii został zamknięty, a objawienie Boże spisano, pismo święte stało się podstawą wiary, a cuda zeszły na plan drugi. W czasach ostatecznych szatan, widząc, że pismo święte nie jest zdarzone najwyższym autorytetem, czyni cuda, aby zwodzić ludzi. Pan Jezus przepowiedział w mowie eschatologicznej na Górze Oliwnej w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan zapowiedział, że zanim Pan Jezus powróci, aby zakończyć doczesną historię, objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, który przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić ów człowiek niegodziwości, syn zatracenia, jest opo odpowiednikiem apokaliptycznej bestii z morza. W szesnastym rozdziale księgi Apokalipsy Jan zapisał, że widział trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka, a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w Wielki Dzień Boga Wszechmogącego. Jan wyjaśnił, że cuda, jakie wtedy będą się działy głównie w Stanach Zjednoczonych, będą miały na celu przekonanie narodu do wystawienia posągu bestii z morza. Co to jest posąg zwierzęcia? W tekście greckim. Na określenie tego tworu użyte jest słowo eikon. Eikon znaczy obraz, podobizna, wizerunek. Nowy przekład Biblii Warszawskiej oddaje greckie eikon jako posąg. Najwierniejsze jednak tłumaczenie oddaje Biblia Tysiąclecia Jakuba Wójka i Gdańska, w którym słowo eikon jest przetłumaczone jako obraz. Dla właściwego zrozumienia Prostwa najlepiej byłoby greckie eikon oddać polskim słowem podobizna. A czym jest podobizna? Mały słownik języka polskiego PWN podaje, że podobizna to portret, fotografia, wizerunek, kopia. Jan zapisał, że zwierzę z ziemi uczyni podobiznę, kopię bestii z morza, dla bestii z morza. Czyli Stany Zjednoczone wystawią podobiznę kopię papiestwa dla papiestwa bo tekst proctwa mówi że obraz będzie postawiony zwierzęciu które ma ranę od miecza a jednak zostało przy życiu Jan używa tutaj przypadku celownika komu czemu zwierzęciu to jest papiestwu. Jest to ważny szczegół. Stany Zjednoczone wystawią podobiznę bestii ku jej chwale, czyli wpłyną na naród, by okazał posłuszeństwo papiestwu. Katolicki przekład Biblii Jakuba Wójka w przypisie do wersetu 11 wyjaśnia i tutaj chciałbym się na ten przypis powołać. Jest to przypis do wersetu 11, 13 rozdziału księgi Apokalipsy, który mówi w ten sposób, że dlatego druga bestia usiłuje podbić ludzkość pod posłuszeństwo pierwszej. Patrzcie, ten katolicki przekład Biblia Kubawójka, bardzo fajny przekład, wyraźnie wyjaśnia, ta druga bestia. Te zwierzę wychodzące z ziemi z dwoma rogami podobnymi do baranich. Ono będzie działało tak, by po prostu mieszkańcy ziemi oddały cześć temu zwierzęciu z morza, czyli papiestwu. Moi drodzy, protestancka Ameryka, przedstawiona jako zwierzę wyrastające z ziemi, mające rogi podobne do baranich, a mówiące jak smok będzie na usługach papieństwa. W katolickim przekładzie Biblii tysiąclecia przypis do wersetu 11. Mam tutaj w ręku katolicki przekład Biblii tysiąclecia. Przypis do wersetu 11. 13 rozdziału Apokalipsy wyjaśnia druga bestia, czyli fałszywy prorok to symbol Fałszywych kultów religijnych, które są na usługach bestii pierwszej. A więc przypis jest wyraźny. Fałszywe kulty będą na usługach bestii pierwszej. O tym właśnie mówi proroctwo. Ale pójdźmy dalej. Kościół rzymski, aby władać sumieniami, szukał poparcia władz świeckich. Papieństwo uczyniło z monarchów swych poddanych i wykorzystywało ich władzę do realizacji własnych celów. Przez wiele wieków władze świeckie, inspirowane przez Kościół, niszczyły ludzi inaczej wierzących. Kiedykolwiek Kościół podporządkował sobie władzę państwową, używał jej do karania odstępstwa od swoich doktryn. Niestety Niektóre kościoły protestanckie postępowały tak samo. Ograniczały wolność sumienia, wysługując się władzą świecką. Aby Stany Zjednoczone mogły wystawić podobiznę bestii z morza, kościoły protestanckie Ameryki muszą do tego stopnia wpłynąć na rząd, że użyją autorytetu władzy państwowej do realizacji swych interesów. Od wielu lat istnieje w kościołach protestanckich dążenie do jedności, która miałaby się oprzeć na zaakceptowaniu wspólnych zasad wiary. Gdy dominujące kościoły Ameryki na tej podstawie zjednoczą się i tak wpłyną na państwo, że zaakceptuje ich zarządzenia i będzie egzekwować ich przestrzeganie, Stany Zjednoczone wystawią kopię papieństwa. Nieuniknionym tego skutkiem będą świeckie kary dla wierzących inaczej. Ameryka zacznie postępować tak, jak postępowało papiestwo. Obraz zwierzęcia symbolizuje odstępczy protestantyzm w Stanach Zjednoczonych, który będzie szukać poparcia władz państwowych w celu wymuszenia uznania swoich dogmatów. Podobizna bestii z morza. To Unia Amerykańskiego Protestantyzmu z rządem Stanów Zjednoczonych w celu zapewnienia jedności religijnej narodu, która doprowadzi do prześladowań inaczej wierzących. To, co kiedyś robiło papieństwo w przyszłości, powtórzy Ameryka. Popatrzmy na piętnasty werset trzynastego rozdziału Księgi Apokalipsy. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Coś podobnego miało miejsce w starożytnym Babilonie. W trzecim rozdziale księgi Daniela czytamy, że Nebukadnezar, aby zapewnić królestwu jedność, wystawił posąg prawdopodobnie Marduka, naczelnego boga Babilonu. Na znak lojalności nakazał zebranym osobistościom państwowym oddać mu pokłon. Wszyscy to uczynili, oprócz trzech Hebrajczyków, którzy za karę zostali wrzuceni do rozpalonego pieca. Jan zapisał, że dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia. Jak należy to zinterpretować? Zwierzę wyrosłe z ziemi tchnie ducha w posąg bestii z morza. W Biblii duch jest synonimem życia. Organizm, który nie ma ducha, nie żyje, nie działa, nie funkcjonuje. Ten, który ma ducha, ten działa, żyje i funkcjonuje. Stany Zjednoczone. Unii protestantyzmu z władzą państwową nadadzą moc prawną. Sojusz protestantyzmu z rządem zostanie powołany do istnienia. Zacznie funkcjonować i działać. Jan zapisał, że Posąg zwierzęcia otrzymał życie po to, aby przemówił i sprawił, że wszyscy Którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Gdy unia amerykańskiego protestantyzmu z rządem Stanów Zjednoczonych otrzyma moc prawną, organ ten zacznie działać i wydawać ustawy, dążące do zapewnienia jedności religijnej narodu. Będzie wywierana presja na inaczej wierzących która z czasem przerodzi się w otwarte prześladowania. Tak jak Nebukadnezar, dla jedności Babilonii, nakazał pod karą śmierci oddać pokłon posągowi na równinie Dura, tak jak rzymskie papiestwo, żądając uznania swojego autorytetu, prześladowało imnowierców, tak w przyszłości Stany Zjednoczone będą dyskryminować wszystkich, którzy nie zaakceptują idei religijnej jedności z powodu swoich przekonań. Ale czy jedność religijna, o którą modlił się Pan Jezus, nie jest szczytnym celem? Tak. Ale nie za cenę odstępstwa od prawdy Bożej objawionej w Biblii. Odrzucenie Bożej woli zapisanej w Piśmie Świętym dla zachowania jedności jest niewiernością wobec Boga. Chcemy jedności, ale zbudowanej na biblijnych zasadach wiary, a nie na tradycji, soborowych uchwałach, kościelnych ustawach. I błędnych, niezgodnych ze Słowem Bożym dogmatach. Popatrzmy teraz na szesnasty werset. On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. Prokowi objawiono, że obraz zwierzęcia sprawi, Iż ludzie, bez względu na to, kim są, otrzymają znamię. Jan na określenie znamienia użył greckiego słowa haragma. Grecki wyraz haragma oznacza znak wyryty lub wypalony, znamię, piętno, znak. Niewolnikom, galernikom, jeńcom i więźniom w obozach koncentracyjnych wypalano albo tatuowano na ciele piętno jako znak rozpoznawczy. Takie znamie określało, kim jest dana osoba, jaka jest jej tożsamość, status społeczny i przynależność. Według Pisma Świętego, znakiem określającym przynależność do Boga jest siódmy, święty dzień tygodnia, Sobota, wywyższona przez Boga w czwartym przykazaniu biblijnego dekalogu. Chciałbym teraz przeczytać treść. Czwartego przykazania Biblijnego Dekalogu według katolickiego przekładu Biblii Jakuba Wójka. Czytamy. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty Twoje. Ale dnia siódmego sabat Pana, Boga Twego jest. Nie będziesz wykonywał weń żadnej roboty, Ty i Syn Twój i córka Twoja, sługa Twój i służebnica Twoja, bydlę Twoje i gość, który jest między bramami Twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest a odpoczął Dnia Siódmego i dlatego Pan pobłogosławił Dniowi Sobotniemu i poświęcił go. I tutaj się na chwilkę zatrzymajmy. Przeczytałem treść czwartego przykazania dekalogu z tak zwanego przekładu Biblii Jakuba Wójka. Jest to oczywiście katolicki przekład, który został po raz kolejny wydrukowany w roku 1962 przez wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. Dla mnie ten przekład, ten egzemplarz Biblii ma bardzo duże znaczenie, ponieważ posiada imprimatur podpisane przez samego Karola Wojtyłę, który został w przyszłości papieżem. Pozwalamy drukować z skórii metropolitarnej, Karol Wojtyła. I w tym katolickim przekładzie Biblii Jakuba Wójka, przykazanie wprost mówi, abyśmy pamiętali o święceniu soboty, że mamy święcić sobota. Ten dzień święty nakazany przez Boga, w tym przekładzie jest wyraźnie nazwany sobotą. Nie ma więc żadnych wątpliwości co do tego, że sobota jest siódmym dniem tygodnia. Tym, który Bóg nakazał święcić i przestrzegać na pamiątkę stworzenia świata. A więc święcenie Soboty jest uznaniem Boga, władcą wszechświata, bo to On powołał wszystko do istnienia, jest źródłem wszelkiego bytu i życia. Święcenie Soboty jest hołdem dla Stwórcy. Okazaniem szacunku Bogu jako dawcy życia i wywyższeniem jego autorytetu. W Piśmie Świętym święcenie Soboty jest znakiem wierności wobec Boga i przynależności do Niego. Pozwólcie, że przeczytam teraz dwa teksty zapisane w Proczej Księdze Ezechiela. Dwudziesty rozdział Księgi Ezechiela, czytam werset jedenasty i dwunasty. I słuchajcie uważnie. Bóg powiedział: I dałem im moje przykazania, i objawiłem im moje prawa, które, jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim. Nadałem im również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja Pan jestem tym, który ich uświęca. I dziewiętnasty oraz dwudziesty werset. Ja, Pan, jestem Waszym Bogiem. Postępujcie według Moich przykazań, przestrzegajcie Moich praw i wykonujcie je. Święćcie Moje Sabaty i niech będą znakiem między Mną a Wami, aby wiedziano, że Ja, Pan, jestem Waszym Bogiem. Proszę zwrócić uwagę na to, że w tych wypowiedziach z księgi Proroka Ezechiela. Sabat jest wyraźnie, kilkakrotnie określony jako szczególny znak między Jego ludem a Bogiem. Jako znak przynależności do Boga, do Boga, który nas uświęca, który jest naszym Bogiem. Jest tym, że tak powiem, znakiem odróżniającym lud Boży od reszty świata. Sabat jest znakiem Boga. Znakiem jego władzy, jego autorytetu, przynależności do Boga, czczenia Boga, który powołał świat do istnienia. Dlatego sobotę święcili od początku historii świata ludzie wierni Bogu: Adam i Ewa, Henoch, Noe, patriarchowie Abraham, Izaak, Jakub, Izrael jako naród wybrany, prorocy, apostołowie. Jezus i Maria, ten dzień będziemy święcili na nowej ziemi. Przeczytajcie sobie księgę Izajasza 66 rozdział i tam wersety 22 i 23. Możemy przeczytać całe pismo Święte od początku do końca i nie znajdziemy ani jednego zapisu obwieszczającego świętość niedzieli pierwszego dnia tygodnia w miejsce soboty. Apokalipsa objawia, że Kościół Boży będzie się wyróżniał od innych poszanowaniem Bożego dekalogu. Oczywiście w wersji biblijnej, a więc czwartego przykazania, wskazującego na boskie pochodzenie soboty. I pozwólcie, że odczytam teraz z księgi Apokalipsy z 12 rozdziału, werset 17, który brzmi następująco. I zawrzał smog gniewem na niewiastę. I odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Smok, symbol szatana, w dniach ostatecznych zaatakuje, rozpocznie walkę z resztką potomstwa niewiasty, czyli z ludem Bożym, egzystującym na Ziemi w czasach ostatecznych. Czym ten lud wyróżnia się od reszty, wyróżnia się między innymi tym, że tak jak napisał prorok strzeże przykazań Bożych. Sprawdźcie to w swoich Bibliach. Kolejny tekst, który chcę przeczytać, to jest czternasty rozdział i tam werset dwunasty. Prorok zapisał Tu się okaże wytrwanie świętych. Którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Oczywiście, kontekst dotyczy czasów ostatecznych. Czym się wyróżniają święci, święci uznani za świętych przez Boga, od reszty? Ano, mianowicie tym, że przestrzegają przykazań Bożych. Tekst mówi, tu się okaże wytrwanie świętych. Którzy przestrzegają przykazań Bożych i Wiary Jezusa. Sprawdźcie to w swoich egzemplarzach Pisma Świętego. Czym więc jest znamię bestii? Przeciwieństwem soboty, dniem wprowadzonym przez Kościół powszechny, niedzielą, która wyparła Boską sobotę. Tak jak sobota. Jest znakiem autorytetu Boga, tak niedziela jest znakiem autorytetu Kościoła Rzymskiego. Teologi katolicy wskazują na niedzielę jako znak autorytetu papiestwa. Wytykają protestantom, że z jednej strony twierdzą, iż Biblia jest podstawą ich wiary, i sprzeciwiają się Kościołowi katolickiemu, a z drugiej strony odrzucają sobotę nakazaną przez Boga i święcą niedzielę ustanowioną przez papiestwo. W amerykańskim czasopiśmie Katolicki Świat z 1894 roku czytamy: Kościół przejął od pogaństwa niedzielę i uczynił ją niedzielą chrześcijańską. W ten sposób pogański Dzień Słońca, poświęcony Balderowi, stał się chrześcijańskim Dniem Słońca, poświęconym Jezusowi. Kardynał Lois de Szegur w swojej książce pod tytułem Rozważania o dzisiejszym protestantyzmie napisał: To Kościół katolicki przeniósł Dzień Odpoczynku na niedzielę. Dlatego święcenie niedzieli przez protestantów jest hołdem, jaki mimowolnie oddają autorytetowi tego kościoła. W The Catholic Record jeden z katolickich teologów napisał: Niedziela jest znakiem naszej władzy, kościół jest ponad Biblią, a dowodem tego jest zmiana święcenia Sabatu. W kolejnym dziele teolodzy rzymscy wyjaśniają, że znakiem władzy Kościoła jest sam fakt dokonania zmiany soboty na niedzielę, co zaaprobowali także protestanci, ponieważ zachowując niedzielę uznają prawo Kościoła do ustanawiania świąt i traktowania nieprzestrzegania ich jako grzech. Amerykański kardynał Jakub Gibbons. Oświadczył: Możecie przeczytać Biblię od księgi Genezis do księgi Objawienia, a nigdzie nie znajdziecie najmniejszej wzmianki nakazującej święcenie niedzieli. Pismo święte kładzie nacisk na religijne zachowywanie Soboty, którego dnia my nigdy nie święcimy. Kościół Adwentystów dnia 7. Wystosował do kardynała Gibbonsa pytanie dotyczące zmiany święcenia soboty na niedzielę. 8 października 1901 roku z kancelarii kardynała przyszła następująca odpowiedź. Kościół katolicki autoryzował i usankcjonował zmianę dnia pańskiego z siódmego dnia tygodnia na pierwszy. Stało się to w początkach istnienia Kościoła. Na Amerykanów będzie wywierana presja, aby zaakceptowali kult niedzieli w imię jedności narodowej. Takie rozwiązanie jest niezwykle realne. Wszystkie kościoły różnią się od siebie zasadami wiary, z których nie chcą zrezygnować. Natomiast zgadzają się co do kultu niedzieli. Zarówno Katolicy, protestanci i prawosławni, oprócz na przykład Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Ci, którzy przyjmą niedzielę, otrzymają znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole. Którzy przyjmą znamię na czoło, to ci, którzy świadomie odrzucą świętość soboty i dobrowolnie zaakceptują kult niedzieli. Ci, którzy przyjmą znamię na prawą rękę, to oportuniści, czyli ugodowcy. Mogą oni w głębi ducha nie zgadzać się z ustawami niedzielnymi, ale aby nie narażać się zajmą postawę biernej ugodowości i spełnią to, co od nich będzie wymagane. Popatrzmy teraz na werset 17, 13 rozdziału Księgi Apokalipsy. Prorok zapisał i że nikt nie może kupować. Ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Na wszystkich, którzy nie przyjmą znamienia zwierzęcia, obstając przy boskości soboty, spadną najróżniejsze represje karne, aby zmusić ich do podporządkowania się wymogom posągu bestii, aż do kary śmierci włącznie. Ale czy to możliwe, aby z powodu święcenia niedzieli prześladować inaczej wierzących? Świętość niedzieli od dawna wspierana była groźbą kar kościelnych. Wypowiadały się w tej sprawie synody. W Elwirze około 300 roku, w Laodycei w 364 roku, w Adge w 506 roku, w Orleanie w 538 roku, w Maconie w 585 roku, w Triaul w 791 roku. Papież Grzegorz I w jednym ze swych listów sabatarian nazwał antychrystami. W Polsce. W 1279 roku statuty legata papieskiego Filipa wprowadziły przymus parafialny, czyli obowiązek uczestniczenia w niedzielnej mszy świętej we własnej parafii. Prawo to obowiązywało w krajach średniowiecznej Europy. Ci, którzy nie podporządkowali się obowiązkowi parafialnemu, byli uznani za heretyków i karani. W amerykańskim protestantyzmie bywało podobnie. Oto treść prawa niedzielnego wprowadzonego w stanie Virginia w 1610 roku. Każdy mężczyzna i kobieta mają się udać w niedzielę rano do kościoła, aby wysłuchać kazania, zaś po południu pojawić się w kościele na katechezie. Za niedopełnienie tej powinności, za pierwszym razem, należy skonfiskować zarobek całego nadchodzącego tygodnia. Za powtórne niedopełnienie ukarać chłostą i konfiskatą tygodniowego zarobku. Za trzecie przewinienie należy się kara śmierci. Te pierwsze amerykańskie prawo niedzielne nie jest egzekwowane, ale też. Nie zostało anulowane. W 1961 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że prawa niedzielne są konstytucyjne. Ta ustawa stworzyła przychylny klimat do przyszłej legislacji niedzieli. Prawdopodobnie państwa Unii Europejskiej posiadają już prawa niedzielne. The Economist Renomowane Pismo Brytyjskie tak pisze o próbach wprowadzenia rygorystycznych praw niedzielnych. Europejska wspólnota próbuje zająć miejsce Boga. Ma zamiar wydać dekret, zgodnie z którym obywatele Unii Europejskiej będą musieli zaprzestać pracy w niedzielę. Niektóre państwa są przeciwne ustawom w takich kwestiach, ale nie mogą powstrzymać tego procesu. Ponieważ Komisja Europejska wprowadza tę kwestię pod szyldem zdrowia i bezpieczeństwa. Zaś sprawy zdrowia i bezpieczeństwa są rozstrzygane w Unii większością głosów. Potężna koalicja niemieckich chrześcijańskich demokratów oraz niemieckie związki zawodowe, które też pragną zapobiec eksploatowaniu swoich pracowników. Energicznie wspierają wysiłki na rzecz wolnej od pracy niedzieli. W praktyce wspólnota europejska może niewiele zrobić w tej sprawie, ale sam fakt, że jest bliska wprowadzeniu nakazu, jak ludzie mają spędzić niedzielę, dowodzi braku zdrowego rozsądku. I tu koniec długiego cytatu z The Economist. 12 grudnia 1996 roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę nakazującą, aby państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej rozpoznały szczególny charakter niedzieli jako dnia odpoczynku. Państwowej legislacji niedzieli. Pierwszy domagał się papież Leon XIII, którego pontyfikat liczymy od 1878 do 1903 roku w encyklice Rerum Novarum, wpływ na wywyższenie niedzieli miała encyklika Centesimus Annus, w której Jan Paweł II zaapelował o wsparcie władz świeckich dla prawa niedzielnego. Katechizm Kościoła Katolickiego wzywa katolików do szukania wsparcia władz świeckich dla niedzieli. Katechizm Kościoła Katolickiego, wydany przez Palatinum w 1994 roku, ten, który trzymam w ręku, na stronie 499 w punkcie 2188, podaje. W poszanowaniu wolności religijnej i dobra wspólnego wszystkich chrześcijanie powinni domagać się uznania niedziel i świąt kościelnych za ustawowe dni świąteczne. A więc katechizm uczy, że dla dobra ogółu chrześcijanie powinni domagać się by niedziela została obwarowana prawem. Ale popatrzmy też na dalsze fragmenty. Prostwo wskazuje na to, że jeśli władze świeckie uznają niedzielę za ustawowy dzień świąteczny, to przyjdzie taki czas, że dla źle pojętego dobra ogółu, Zaczną prawnie wymagać święcenia niedzieli. W katechizmie Kościoła katolickiego, na stronie 500, w punkcie 2191, czytamy. Kościół celebruje Dzień Zmartwychwstania Chrystusa, ósmego dnia, który słusznie jest nazywany Dniem Pańskim albo Niedzielą. Tutaj Hierarchia Kościoła Rzymskiego no, miała problem, bo nie wypadało niedzieli określić pierwszym dniem tygodnia, skoro Biblia zdecydowanie mówi o świętości soboty jako siódmego dnia tygodnia. Dlatego znaleźli wyjście i niedzielę nazwali ósmym dniem tygodnia. Dalej w punkcie 2192 czytamy. W punkcie 2192 czytamy. W niedzielę oraz inne dni świąteczne, nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we mszy świętej. Jest oczywiste, że katolicy. Winni uczestniczyć w niedzielę ósmego dnia we Mszy Świętej. Ale prorstwo zapowiada, że w imię niewłaściwie pojętej jedności niedziela zostanie narzucona wszystkim bez względu na ich przekonania. 7 lipca 1998 roku ukazał się list Diez Domini. To znaczy Dzień Pański, w którym Jan Paweł II przypomniał o obowiązku święcenia niedzieli. Zaapelował w nim, aby chrześcijanie zabiegali o świecką legislację niedzieli. Zdając sobie jednak sprawę, że istnieje rozdział Kościoła od państwa, wzywa on do tego na gruncie powszechnego dobra ludzkości. Podobne inicjatywy. Podejmują protestanci w Stanach Zjednoczonych. Próbują oni obejść konstytucyjny rozdział kościoła od państwa, akcentując Niedzielę jako dzień dla rodziny, a nie święto kościelne. W 1986 roku protestanci z organizacji Przymierze Dnia Pańskiego, propagującej święcenie Niedzieli, Złożyli Janowi Pawłowi II wizytę w Watykanie i ofiarowali plaketkę z napisem: Przymierze Dnia Pańskiego Stanów Zjednoczonych wyraża swą wdzięczność Jego świętobliwości papieżowi Janowi Pawłowi II za wybitne zasługi w propagowaniu kultu niedzieli na świecie. Przymierze Dnia Pańskiego zrzesza kościoły katolicki. Prawosławny i protestanckie. Prezes Przymierza Dnia Pańskiego powiedział: Naszym celem jest wyniesienie święcenia niedzieli na takie samo miejsce jak siódmy dzień tygodnia za Izraela. Zapytany, czy skazałby na śmierć człowieka, który nie przestrzega niedzieli, odpowiedział: To właśnie mam na myśli. Nasze działania zmierzają w tym kierunku. W 1991 roku pismo Christianity Tudei, w artykule Prawo Boże dla Nowego Porządku Świata, omawia rosnący w siłę chrześcijański ruch rekonstrukcji. Jego liderzy chcą zdominować struktury socjalne i polityczne Stanów Zjednoczonych, aby wprowadzić nakazy Starego Testamentu do prawa cywilnego lub reaktywować prawa religijne, których nie odwołano. Wcześniej, bo w 1987 roku, magazyn Christianity Today doniósł, że jego zwolennicy chcieliby wprowadzić karę śmierci za łamanie prawa niedzielnego. Czy prawa niedzielne obejmą cały świat? Wydaje się, że nie będą one dotyczyć judaistycznego Izraela święcącego sobotę, ani muzułmańskich krajów święcących piątek buddyjskich, hinduistycznych i innych niechrześcijańskich. Na pewno za przykładem Stanów Zjednoczonych pójdzie świat chrześcijański, obie Ameryki, Australia i Europa. Sądzę, że nasz kraj także na pewno. Ustawy niedzielne uderzą przede wszystkim w adwentystów Dnia Siódmego, święcących sobotę. W wersecie 17 Jan zapisał, że represje spowodowane wydaniem ustaw niedzielnych Spadną na tych, którzy nie przyjmą znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Imię zwierzęcia lub liczba jego imienia. Podana jest w wersecie osiemnastym. I wracamy do 13 rozdziału Księgi Apokalipsy, aby odczytać werset osiemnasty. Prorok zapisał tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia. Jest to bowiem liczba człowieka, a liczba jego jest 666. Sprawa ta, jak napisał prorok, wymaga mądrości i rozumu. Różne są próby wyjaśnienia tej zagadki. Przedstawię tą, którą uważam za słuszną. Prok zapisał, że liczba 666 jest liczbą zwierzęcia, a zarazem człowieka. O jakiego tu człowieka chodzi? Przychodzi mi tutaj na myśl proroctwo apostoła Pawła o odstępstwie kościoła, na którego czele stanie człowiek niegodziwości, syn zatracenia. I otwieram teraz. List apostoła Pawła do Tesaloniczan, drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan. I tam w drugim rozdziale czytam wersety trzeci i czwarty, a potem ósmy po dziesiąty. Paweł zapisał: Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo. I nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Wiara w bliskie przyjście Pana Jezusa w Kościele Apostolskim była bardzo żywa. Wielu chrześcijan spodziewało się, że pan Jezus przyjdzie no, już wnet. Apostoł Paweł wyjaśnił, że nie. Najpierw zanim przyjdzie pan Jezus, Kościół chrześcijański w większości swojej popadnie w odstępstwo. I na czele tego odstępczego chrześcijańskiego kościoła stanie wielki autorytet, przywódca którego Paweł określił synem zatracenia człowiekiem niegodziwości. Będzie wywyższał się, będzie uznany za wielką świętość. Paweł napisał, że będzie miał olbrzymi autorytet i objawi się z wielką mocą. Będzie zwodził świat, będzie reprezentował różne fałszywe cuda i znaki. Aby zwieść tych, którzy odrzucili miłość prawdy, czyli prawdy pisma świętego. Nie trzeba być nadzwyczaj bystrym, aby domyślić się, że chodzi tu o instytucję rzymskiego papieństwa, na czele której stoi człowiek niegodziwości, syn zatracenia, czyli papież. Jan zasugerował, aby jego imię, czyli tytuł, przeliczyć na wartość liczbową. W języku łacińskim, który jest oficjalnym językiem urzędowym rzymskiego katolicyzmu, litery są jednocześnie liczbami, tak zwanymi cyframi rzymskimi. Znaleziska archeologiczne z Pompeji, zniszczonych przez erupcję Wezuwiusza w 79 roku, dowodzą, że ukrywanie imion... Pod kryptonimem z cyfr było częstą praktyką w starożytności. Jednym z tytułów papieskich jest zastępca Syna Bożego. W języku łacińskim Vicarius Filii Dei. Komentatorzy Apokalipsy zwracają uwagę na to, że tytuł ten występuje w tak zwanym Dekretum Gratiani. Dekret Gracjana jest zbiorem prawa kanonicznego spisanego około 1140 roku przez Gracjana. Został włączony do Corpus Juris Canonici, czyli do prawa kanonicznego kościoła rzymskokatolickiego. Doktor Geston Profesor historii starożytnej i chrześcijańskiej archeologii Szkoły Świętej Teologii Uniwersytetu Katolickiego w Waszyngtonie w 1943 roku oświadczył: Tytuł Vicarius Filidei jest bardzo powszechny jako tytuł mający zastosowanie do papieża. Amerykański katolicki nasz gość niedzielny z dnia 15 listopada 1914 roku napisał Tytuł papieża rzymskiego brzmi Vicarius Filii Dei. A jeśli litery tego tytułu w języku łacińskim, czyli litery drukowane duże zastąpimy odpowiednikami liczbowymi i dodamy Razem otrzymamy liczbę 666, ale musimy tu też pamiętać o tym, że literka U ma taką samą wartość liczbową jak literka V. W katolickim przekładzie Pisma Świętego Biblii Jakuba Wójka, tym, który tak bardzo sobie cenię, w przypisie do wersetu 18 znajduje się bardzo... Ciekawe wyjaśnienie. I czytam ten przypis z tego katolickiego przekładu, który ma na sobie imprymatur Karola Wojtyły. Liczba bestii, czyli człowieka, którego ona oznacza, jest to suma otrzymana przez dodanie poszczególnych liter, spółgłosek jej imienia wziętych jako liczby. Popatrzcie, ten katolicki przekład, opatrzony imprimaturem Karola Wojtyły, przyszłego papieża Jana Pawła II, wyraźnie nam sugeruje, że należy tutaj przeliczyć wartość liter, może inaczej, litery należy przeliczyć na wartość liczbową. Litery tytułu tej potęgi należy przeliczyć na ich wartość liczbową. Siódemka w Biblii jest liczbą Boga. Szóstka jest liczbą człowieka, który jak Lucyfer chciałby zasiąść na miejscu Boga. Siódemka to doskonałość, świętość, wszechmoc i wszechwiedza. Potrójna szóstka symbolizuje ułomność człowieka, jego ograniczoność, brak wszechwiedzy i wszechmocy, niedoskonałość. Liczba 666 przedstawia system religijny reprezentowany przez śmiertelnego człowieka, który przypisuje sobie tytuły i atrybuty Boga. Kiedy to proroctwo zacznie się wypełniać, wtedy okaże się kto naprawdę Boga kocha i stawia na pierwszym miejscu w swoim życiu. Przypominam, że wszyscy, którzy chcieliby uzyskać wydruk materiału z dzisiejszego wykładu, drugiej części XIII rozdziału Księgi Apokalipsy o zwierzęciu wyrastającym z ziemi, mającym dwa rogi podobne do baranich i tajemniczej liczbie 666 może drogą internetową poprosić, a my mu wyślemy, tak jak zresztą materiały do wszystkich innych wykładów.